4 lata temu na początek kadencji zapowiadał Pan, że po tej kadencji Olesno będzie miastem prężnym gospodarczo. Czy Pana zdaniem ziściły się te obietnice? W jakiej sytuacji, w jakiej kondycji gospodarczej jest gmina Olesno? Nie chciałbym, żeby dzisiejsza konferencja prasowa przerodziła się w rozmowę tylko ze mną na tematy, które były przez ostatnie 4 lata opracowywane. Na ten temat będziemy w takim systemie sprawozdawczym odwiedzać wszystkie miejscowości. Będzie również spotkanie w Oleśnie i myślę, że na te tematy również porozmawiamy. Natomiast powiem krótko, jeśli o to Pan pyta, wydaje mi się, że naszym autentycznym sukcesem było wejście do strefy ekonomicznej. Zaproponowaliśmy przedsiębiorcom 3 działki, 2 działki są już zagospodarowywane. Udało się zrealizować i jest on w realizacji duży projekt na dozbrojenie tych terenów. W związku z tym mam wrażenie, jestem przekonany, że teraz następuje ten moment, kiedy mamy jasno określone warunki do zaproponowania przedsiębiorcom. A jeśli chodzi o sam fakt, czy życie gospodarcze na naszym terenie się rozwija, mogę jedynie podać dane, którymi dysponuje Urząd Miasta i Skarbnik Miasta, że w ciągu ostatnich lat podatki od przedsiębiorców wzrosły blisko o 30%, a więc nasze firmy, które korzystają z pomocy de minimis, się rozwijają. To nie są firmy kilkuset osobowe, ale to są małe i średnie przedsiębiorstwa, które są solą tej ziemi. To nie znaczy, że nie będziemy czynić wszelkich starań, aby zachęcać. Mieliśmy kilka wizyt i Amerykanów, i Finów. No, cały czas jesteśmy w grze ze względu na obecność w strefie. W październiku będzie wydane rozporządzenie Rady Ministrów, które nam pozwoli na włączenie do strefy kolejnych 10 naszych hektarów zlokalizowanych przy ulicy Leśnej, co również nam da jeszcze większe możliwości do przyciągnięcia większego kapitału do Olesna.